na naszą tożsamość, na to, kim jesteśmy i z czego powinniśmy być dumni w kontekście naszej małej ojczyzny, znają się osoby, które coś osiągnęły, coś znaczyły lub znaczą, osoby, które dokonały jakichś wielkich rzeczy. One są dla nas w pewnym sensie wzorem, zawsze możemy dążyć albo motywować naszych bliskich, żeby dążyli do takiego właśnie ideału albo takiego celu, który osiągnęli właśnie ci, którzy byli tutaj przed nami. Te osoby opowiadają nam pewną historię o złożonej, opowiadają nam pewną opowieść o złożonej historii naszej Ziemi, bo to są osoby różnych narodowości, różnych kultur, języków, religii nawet. I to wszystko, ten cały zasób tych niezwykle ciekawych osób również jest dla nas ważny i również powinien być dla nas motywatorem do tego, żeby dbać o ich pamięć. Często jest tak, ten tytuł jest taki przewrotny, znani, nieznani, bo z jednej strony osoby, które wam za chwilę przedstawię, to są osoby mniej lub bardziej znane, wziąć o niektórych nazwiskach, niektórych osobach nigdy nie słyszeliście, do tej listy dodać jeszcze kogoś sobie, ale ja po prostu tak bardzo subiektywnie wybrałem różne takie postacie z różnych dziedzin, darowałem sobie polityków i wojskowych, a i tych ziemia kozielska wydawała, że tak powiem, całkiem przyzwoitych. Ograniczyłem się też do tego okresu przed 1945 rokiem, z różnych względów. Po 1945 roku ta pamięć jest żywa. My, tych ludzi, którzy coś osiągnęli, pochodzą stąd po 1945 roku, znamy, nawet pamiętamy, poznaliśmy ich nawet, niektórzy z Państwa. Pewnie Państwo znają Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że być może Ogniem i Mieczem nigdy by nie powstało, albo nie wyglądałoby tak, jak wygląda ta książka, gdyby nie nasz krajak. Gdyby nie Eryk Lasota ze Stebrowa, który miał oczywiście po ojcu, że tak powiem, taką żyłkę techniczną, że tak powiem, ale wykorzystał ją zupełnie w innym kierunku. Uzyskał dyplom mistrzowski tego baumeistra budowlanego i w wieku 31 lat, czyli będąc osobą młodą, ale już mającą kilka, że tak powiem, realizacji budowlanych w swoim koncie, został w 33 roku, został głównym architektem i budowniczym katedry w Kolonii. Wiele takich właśnie postaci składa się na to dziedzictwo. Co więcej, nie składają się tylko na dziedzictwo te nasze, lokalne, ale jak widzimy, miało niebagatelny wpływ na kulturę czy historię całych państw, całych kontynentów na przykład. Odkrycia Kocha czy